To jest prasowe demo Pure Farminga 2018 i to wam mogę pokazać. Dostępne jest 5 języków na ten moment, ale no nie będziemy chyba innych testować, wystarczy, że mamy zbędne linki. Niezbędne linki w opisie chyba. Jak już. W każdym razie, od której mapy chcielibyście zacząć? Ja wiem, że mogliście to wszystko oglądać już u innych youtuberów, więc mi to tam, powiedzmy, jest obojętne. Dopasuje się do was. Dopasuje się do was, a przy okazji porozmawiamy troszkę o grze, bo mogę wam podpowiadać na parę pytań, na które prawdopodobnie nie otrzymacie odpowiedzi od innych youtuberów. No to tak, kurczę, ciężko. W sumie Japonia mi się bardzo podoba. Wezmę Japonię na razie. Wow, szybko się czytało. Ja w ogóle jestem nauczony do gry na padzie, więc przerzucę się na pada. I możemy grać. W ogóle Pure Farming 2018 to chyba pierwszy symulator, którego mi się tak dobrze gra na padzie. Nawet Farminga mi się tak dobrze nie gra. O EWS-ie 19 nie ma żadnych informacji. Witaj w Japonii, farmerze. Nazywam się Chris i jestem zarządcą na twoich gospodarstwach. Z pomocą tej wspaniałej technologii będę ci pomagał we wszystkim, co jest związane z prowadzeniem gospodarstwa, więc spodziewaj się maili ode mnie. Skoro to jest już jasne, zacznijmy od początku. Dobra, sterowanie to tam chrzanić. Co mam zrobić? Wsiąść do ciągnika. DLC Kun? Do czego? Do FSA? DLC Kun to FSA to chyba już wyszło. Co najwyżej darmowe DLC Horsz, jak się nie myślę. Nie mylę. Czy no w sumie spoko, tylko że przez taką inicjatywę, powiedzmy, ucierpi cały rynek, bo w tym momencie, jak sami wiecie, licencję straciło Cattle and Crops i o licencję ubiega się nie może Pure Farming, więc nie podoba mi się coś takiego. Nie jest przypadkiem to samo, co było na Gamescomie? Wałki wam będą, ale to bliżej premiery, powiedzmy. Bo to na razie to tak, ale będą. Aha. Pobieraj. Okej. I jedziemy. Jej. Ja tą wersję znam już na pamięć. Kurczę, myślę, że coś więcej na tych prasówkach jest. No ale to może wy zobaczycie, nie widzieliście. Może. Chcecie kamerkę czy nie? Bo nie wiem, czy włączać, nie włączać. Przenieść zawartość. Co? Opryskiwacz? A, okej, bo to jeszcze nieprzetłumaczone lokity. Nie, OFS-19 nie wiem nic. Powiedzmy, nie jestem na bieżąco, czy na bieżąco, nie mam dodatkowych jakichś tam informacji poza to, co jest oficjalnie. Oficjalnie to chyba tak naprawdę, no nic nie ma. Nie, tutaj nie będzie gleby 3D. Chociaż jeśli chcesz, mogę ci poopowiadać troszkę o glebie 2D.
bo jest dosyć ciekawie pod względem fizyki rozwiązana, ale na tym demie jeszcze tego nie zobaczysz, więc musisz mi uwierzyć na słowo. Generalnie pomimo gleby 2D mamy świetnie działającą fizykę, naprawdę. 2D plus? No nie wiem, czy 2D plus. Może i można tak to nazwać, ze względu na tą otoczkę jakby. To jest... Mamy świetną fizykę do tego. Mamy buksowanie kół. Czuć po prostu obciążenie w traktorze, gdy te pługi opuścimy i zaczniemy pracę. Czuć, jak on się męczy, czuć zróżnicowanie między poszczególnymi modelami, które różnią się mocą silników między innymi i samą też budową oczywiście. Więc powiem tak, porównując Orkę 2D Farming Simulatorze, czystym, Farming Simulatorze 17, bo nie znam, nie wiem jak to na modach wygląda, czystym, a Pure Farmingu, czystym, której wersji pre-alpha na ten moment, Pure Farming wypada dla mnie lepiej, po prostu. Obciążniki zwiększają przyczepność traktora, więc te traktory się lepiej trzymają. Można wtedy troszkę tam, powiedzmy, ponadciągać jakimś troszkę słabszym sprzętem, żeby nam to, powiedzmy tak, nie fruwało. No. Obciążniki są Akpila, jak coś. Akpil C 1500 chyba? Akpil C 2500 i Akpil D 750 i 1500, chyba tak. Podjeźdź do sadła, jak chcę tutaj? Dobra. Konaj oprysk. Spryskuj. Elegancko. Ale tak to nie będziemy popierniczać. Nie. Jaką prędkością tu powinienem pryskać? Wiesz, Dakaro, polskiej mapy, Ruscy... powoli. To damy tak. A nie aż tak. Chwila. O, coś takiego. Ruscy na przykład chcieli swoją mapę, więc... Każdy naród, powiedzmy, będzie chciał swoją mapę. I to nie jest takie proste, bo mimo wszystko... decydując się na globalne farmienie, mamy tutaj... cztery mapy, cztery krainy. Każda kraina ma jakąś tam zbudowaną swoją własną ekonomię. Więc to nie jest takie proste, to jest naprawdę dużo pracy. A właśnie od czego są DLC? Tak, są wymagania podane. Wymagania są dosyć wysokie, ale przyznaję szczerze, że nie pamiętam jakie dokładnie, więc nie chcę kłamać. A wymagania, no nie ma co się oszukiwać, są dosyć wysokie. Choć z drugiej strony... Gra nie jest taka brzydka, przynajmniej jak na moje. Nie jest to poziom Catland Crops, no nie ma co się oszukiwać. Chociaż to też zależy, co kto lubi. Ale mimo wszystko... chyba nie ma takiej tragedii. Szczególnie, że to gra na Unity. I to chyba jedna z większych gier na Unity. Nie wiem, czy większą nie będzie The Forest na ten moment, bo The Forest jest grą ogromną, która też stoi na Unity. No i tam mamy w zasadzie tylko roślinność, więc to jest bardzo duże wyzwanie dla silnika. Ale no cóż, no nie ma co się oszukiwać.
Catalent Crops to gra, a silnik Catalent Crops to C4 engine. Więc Linux tutaj się nie popisałeś, niestety, przykro mi. C4 engine by Teraton, C4. Strasznie stary silnik swoją drogą. Samo Teraton rozwija już teraz całkiem nowy silnik. Więc CNC wykorzystuje dosyć starą podkładkę, jeśli tak można to powiedzieć. Spytam was, co sądzicie o tym przełączaniu się między przodem, tyłem, a środkiem w takiej postaci, jakiej jest teraz. To znaczy, tutaj przełączam się na sztywno jakby między tym. A co byście sądzili na przykład o tym, żeby pod lewym albo prawym bumperem były dodatkowe funkcje zamiast tego? Nie to. Chwila, ja wam może pokażę, o co mi chodzi. Miałem na myśli, czy może wykorzystać... No bo mamy tutaj pada, tak? Mamy pada, a gra jest dostosowana też pod interfejs i sterowanie konsolowe, więc sterowanie na padzie też musi być jakoś... Echo? Duże echo? Sterowanie na padzie też musi być jakoś ogarnięte. Więc co sądzicie, żeby na przykład użyć tego i wtedy mamy przód i jakieś tam funkcje dodatkowe? Boże, to co ja mam zrobić jeszcze? Mówiliście, że nie było przedtem. Co, głośno mówię teraz pewnie. Voice meter. No ja przy nagrywaniu bardziej masteruję ten dźwięk. A teraz? Kamerkę mam wyłączyć, tak? No to... Jak jest teraz? Słychać mnie w ogóle? Idealnie bez kamerki, czy idealnie dźwięk? Git, okej. Okay. Wystarczyło dźwięk jeszcze troszkę ten. I mogę spokojnie śmigać, mówić sobie głośno. Okej. Okay. No więc dla mnie ten system z tym przełączaniem na ten moment jest dosyć słaby. Ale wydaje mi się, że ten system przełączania się bumperami byłby całkiem niezły. Co z psuciem się maszyn? Maszyny się psują. To potwierdzone info, że tak powiem. Wjeżdżamy potem na warsztat i mamy tam podzielone, nie pamiętam na jakie kategorie, no ale podchodzimy wtedy do komputera diagnostycznego i mamy tam rozpisane, co w jakim tam stopniu jest zepsute i wtedy możemy naprawić to pojedynczo, a możemy naprawić wszystko, tak? Generalnie głównym założeniem ekonomii jest to coś ale FE 2018, tylko że tutaj jest bardziej to... Tam powiedzmy to było pokazane bezpośrednio na traktorze, tak? Pokazane bezpośrednie części. Tutaj wykorzystujemy komputer i tablet, więc czemu to mi ten... Zgubiłem wątek, przepraszam. Tam mieliśmy to wizualnie pokazane na tym, będzie dzisiaj, zobaczymy, czy będę kultywatorował, może tak. Mamy to, w FE2 było to pokazane wizualnie na traktorze, tutaj mamy to pokazane na tablecie, czyli na przykład jest napisana lista, nie wiem, silnik, jest po prostu graficznie, mam jakiś wykresik i pokazany stopień zużycia, taki sposób to jest rozwiązane. Myślę, że też to wcale nie głupi pomysł. Nie mogę w tym momencie, znaczy... Nie wiem, czy mogę. Nie, przyznaję szczerze, że nie wiem, czy mogę. Zresztą, pewnie to już gdzieś... Dobra. Jak się ten... O, ukończyłeś zadanie, super. No to Japonię mamy skończoną. A to chyba nie będę kultywatorował, bo ta prasówka nie ma tego. Nie ma obróbki pól. USA ma chyba tylko żniwa. Cześć, Fartan.
Dobra, Łucki, przystopuj trochę. Minęło 20 minut live'a, te linki się już kilka razy przewinęły. Niemcy jako DLC. Chyba, że zamówisz preorderze, to ten. Poczekajcie chwilę. Ja tylko w ustawieniach live'a coś zmienię. Bo mnie to tu denerwuje, że niektórych komentarzy mi waszych nie pokazuje. Zaraz wracam. Ustawienia zaawansowane. Nie włączę się trailer. Daj spokój. Tyle razy ten trailer już widzieliśmy. Ja wiem, że jest spoko, bo mi też się bardzo podoba. Ale no. Zezwalaj na wyświetlanie ocen tego filmu. Bla, 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 bla. Włącz czat na żywo. Automatycznie blokuj spam. No tak, spoko, teraz tego nie widzę. PEGI 3. Zniknęło chyba po tym. Po wystartowaniu live'a tego nie mogę zmienić. Niedobrze. Niedobrze. Po zakończeniu bla bla. DVR. Nie mogę w tym momencie, no trudno, muszę sobie jakoś poradzić. Okej. Okay. No, dobra, to czekaj. USA chcecie teraz, tak? Okej. Okay. Generalnie, nie wiem, czy to was interesuje, ale mogę się przyznać, że udało mi się poznać twórców Pure Farminga. Co znaczy twórców bezpośrednio ze strony Ice Flames, czyli bezpośrednio grafików, programistów, game designerów i tak dalej, i tak dalej. Czemu wy wszyscy chcecie do domu? Dobra, sterowanie mnie nie interesuje. Chcecie, żebym szedł do domu, nie wiem, czy tu mogę teraz wejść do domu. O Jezus, mogę wejść do domu. Ice Flames, dokładnie tak. Cenianie kanałów na live? Mój kanał raczkuje, a mam podejmować oceny innych? Nie wnikam w wykształcenie takich osób. Jest to chyba ponad moje kompetencje mimo wszystko. Ale naprawdę spoko ziomki. Ogarniają temat, zależy im też na jak najlepszej jakości, więc starają się zaczerpnąć jakieś opinie, jak tylko mogą. Cały czas szperają, szukają, douczają się, powiedzmy, żeby gra wyszła jak najlepiej, więc... Co, ja już tak szybko wszedłem? Aha. Okej. Okay. Tego się nie spodziewałem akurat. Czy budynek warsztatu otwarty? Nie, prawdopodobnie. Nie, na potrzeby tema jest zablokowany, przykro mi. Ale mogę wam pokazać, stój. Wysiądź. Mogę wam pokazać na przykład, że tutaj będziemy myli nasze maszyny. Tu normalnie kerszerek. O, stoi nawet. I możemy pociskać. Możemy myju robić. Serio. Wyłącz. Co tam? Tak, sterowanie, no. Spoko. Jedziemy podłączyć header.
Nie wiem nic na temat tej zamiatarki. Kompletnie jakoś nie przewinęła mi się przez słuch, ani przez wzrok. Więc nie wiem. Tak, będą ślady opon. Znaczy, ślady opon już są tak właściwie. To znaczy, to jest wersja prasowa, a wersja prasowa, jest dosyć do tyłu względem tego, co jest teraz. No bo to jest zwykłe, Jezus, nie nauczony jestem do tego sterowania. To jest zwykłe demo. Odłącz. A, bo ja muszę tu jeszcze podjechać. O. To jest zwykłe demo gamescomowe, więc tutaj jeszcze sporo rzeczy jest, powiedzmy, do tyłu względem oficjalnej wersji. Więc no. Nawet mogę wam powiedzieć, że na przykład ta tekstura słomy już jest inna niż na tym demie. No co z tą glebą 3D EWS-a, co? Skąd takie informacje? Max 3 wśród gier rolniczych, a powiedz mi oprócz farminga, co ma być na ten moment numer 2, pomijając Cattle & Crops, które utknęło w wiecznej alfie. MP w FS-ie to w ogóle magia. Swoją drogą, gracze. Tak, przyczepy są multifruit. Można różne rodzaje upraw na nich przewozić. Generalnie. Mogę też powiedzieć, że już wyłączono, zrobiono tak, że chcąc pracować na polu, nie potrzeba do tego pola od razu podjechać. To znaczy tutaj, żeby mi się ten kombajn, żeby mógł włączyć kombajn, no to muszę dojechać jak najbliżej, tak? I teraz mi się pojawia ikonka pracuj. Natomiast w obecnej wersji jest już to ładnie podzielone, mamy osobne sterowanie od headera, mamy osobne sterowanie od młocarni. To wszystko możemy włączyć, kiedy nam się tylko podoba. Nie jest to w żaden sposób ograniczone.
Swoją drogą, oglądał ktoś tą konferencję Cattle and Crops? Na tym Blender coś tam? Słuchałem jednym uchem, ale oprócz tego, oprócz śmieszków z tego, że robię grę rolniczą, jakoś tak nic mi nie skojarzyło. Na ten moment nie mam możliwości wysypu. Tak, mamy WS-17. Raczej. Znaczy, kwestia wysypu na te przyczepy to kwestia budowy, konstrukcji. Tak, jest Great Plains siewnik. Kwestia wysypu to kwestia konstrukcji kombajnów. Więc tutaj jest taki problem, że te kombajny nie mają czegoś takiego jak rury wysypowe. Matt, pisałem do ciebie, żebyś na live'a wpadł. Sierako, miło mi to słyszeć. Natomiast w tym momencie te kombajny nie mają czegoś takiego jak rury wysypowe, więc automatycznie nie ma możliwości wysypywania oliwek czy winogron na przyczepę. Możliwe, że tu kwestia modeli i te modele można poprawić. Przyznaję szczerze, że nie zagłębiałem się w ten temat. To znaczy, nie wiem, czy oryginalnie powinny się tam jakieś rury wysypowe trafić, czy nie. Znaczy, w niektórych modelach widziałem, ale nie wiem, czy to w każdym może być, w przypadku na przykład Greguara, czy to jest jakoś dzielone, powiedzmy. CNC jest na ten moment drugie. Przepraszam bardzo. Przepraszam, ale CNC na ten moment nie wyszło. Więc mówienie, że jest drugie, no to przepraszam bardzo za określenie, ale to chyba głupota. Matt, po prostu chciałem cię zaprosić na live'a. O, czy zbiorniki się podnoszą, to nie wiedziałem. To warto byłoby to wiedzieć, znaczy ogarnąć. Jestem nauczony do nowego sterowania przez to z tą rurą. Przykro mi, ale nie położymy sobie. Niestety, znowu nie to. Boże. Ale ta gra się zmieniła od dema gamescomowego, które tutaj widzicie. Pure Farming w tym momencie już przypomina, wygląda całkiem inaczej, działa całkiem inaczej. Zdecydowanie są to zmiany na plus. Jakbyście mieli jeszcze jakieś pytania co do pióra, to śmiało. Wykorzystajcie to, że mogę wam odpowiedzieć na pytania, na które prawdopodobnie inni youtuberzy wam nie odpowiedzą, więc nie ma co się wstydzić. Giga będzie ważyć gra. Sprawdziłbym. Ale w tym momencie jest nadpisana przez build prasowy, więc nie wiem. To ściąganie jest około 3 giga na ten moment. A jak to tam finalnie po rozkompresowaniu będzie, to ciężko mi powiedzieć. Powinno się zamknąć. Tak, będzie można zatrudnić pracownika, jak najbardziej. Pracownicy na ten moment, jak dla mnie, są już dużo mądrzejsi niż w farmingu. Mają tam swoje bolączki jeszcze, mają, nie przeczę, że nie. Ale mimo wszystko bardzo dobrze rokują.
Spójrzcie, jaki fajny bajer. Spójrzcie na tą klapkę od tłumika. Pyk, cały czas pyk, 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 pyk. A przygazuje? Spójrzcie, jaka piękna sprawa. Takie detale tak cieszą. Będzie skrzynia biegów i ręczny? To robimy tu spin tires, czy co? Powiem tak, zanim Cattleland Crops wyjdzie jako oficjalna gra, to Pure Farming zdąży się doczekać jeszcze sequela. Czy ja wiem, czy down, jak dla mnie to spoko sprawa, bo reaguje na obroty. Tylko dźwięk jest nie ten. Czy dźwięk to motowideł. Znaczy, nie ma co się też oszukiwać. Pure Farming celuje w inny target graczy i Cattleland Crops celuje w inny target graczy. Pure Farming celuje, powiedzmy, bardziej w casual i osoby zdające temat, ale szukające po prostu zwykłej rozrywki. Natomiast Cattleland Crops to typowa gra dla hardkorów już. To już typowa symulacja. Więc tutaj myślę, że obie gry spokojnie mogłyby się na rynku odnaleźć, tak czy tak. Przepraszam, czy ja mam przypomnieć, kiedy było pierwotnie zaplanowane Early Access, Cattleland Crops, a nie przełączaj się. A na kiedy jest już w tym momencie przesunięte? W dodatku na wersję 0.1.0? Wydałem 130 zł na tą grę. Najgorzej wydane pieniądze w życiu, chyba oprócz 180 na AC Syndicate, którego do tej pory nie ukończyłem, bo nie mogę. Wejdź do ciągnika. Pszczepa, pszczepa. Ja na przykład żałuję swoich pieniędzy wydanych na Cattleland Crops. To ile paliwa by było? Nie, duchy są tylko na potrzeby dema. Tylko i wyłącznie. Chodziło o to, żeby w miarę upłynnić rozgrywkę też, no bo na... To jest build z targów gamescomowych. A po prostu... Okej, rozłóż. A to jest też, powiedzmy, pod kątem graczy nieogarniających totalnie tematu zoptymalizowane, no bo na Gamescomie grają różni ludzie, niektórzy po prostu przychodzą zagrać, bo ich to zaciekawiło z jakichkolwiek tam przyczyn, a w życiu nawet traktora na oczy nie widzieli, no więc to takie, powiedzmy, ułatwienie dla nich i tyle. Ukończyłeś zadanie, super. Wiecie co? Ja też się wiązałem z tym, że to się może skończyć, jak się skończyło. No i też powiedzmy, to jest jeszcze na etapie rozstrzygnięcia, tak? Natomiast nie spodziewałem się, że aż tak polecą w kulki. Bo to jest już jawne oszustwo.
A szybko się podnosi przyczepa, zawsze można to trochę spowolnić. Chociaż, czy jeśli to spowolnisz, czy nie ucierpi na tym gameplay? Kolumbia, tak? Boże, ja te levele znam już na pamięć. Ale podczas gry w to demo w siedzibie Techlandu były zdecydowanie większe emocje. Nie, z tymi budynkami chyba nie. Dobrze kojarzę, jedyna interakcja z budynkami, taka niezwiązana z zadaniami, typu nie wiem, magazyn zbożowy czy coś, to tylko budynek mieszkalny na Montanie. Będzie możliwość konfiguracji ubioru tej postaci. Znaczy, mordy mu nie zmienimy, ale ubiór już tak. Tylko to chyba... Kurczę, nie wiem. Coś było z tym DLC, znaczy z tą premiumką na Gamli i z tymi, wiecie, jakimiś tam strojami, ale to chyba będzie w podstawce. W sensie jakieś takie podstawowe zmiana koszuli, czapki, czegoś tam. No. Tak, będzie, znaczy nie będzie. Kamera z pojazdu będzie, ale z pierwszej osoby nie. Proszę Państwa, konopia przemysłowa przed nami. Znaczy... modding będzie. Rozbudowanej mechaniki pojazdu typu panel IC nie będzie. Konfiguracja pojazdu w sklepie. Prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie, bo to nie jest nic rozstrzygnięte. Jeszcze nie chcę, wiecie, mówić tak czy tak, żeby a potem może być inaczej. Po prostu to jest, powiedzmy, otwarty temat. Ale ja osobiście jakoś, że to jest moje zdanie, tak? Osobiście nie widzę w tym momencie zastosowania dla tego. Znaczy, pierwszy pod uwagę, że Pure Farming 2018 to pierwsza odsłona cyklu, tak? A gra już jest całkiem nieźle rozbudowana. Choćby ze względu na globalne gospodarstwo. Myślę, że lepiej będzie... się wstrzymać i iść drogą ewolucji niż szaleć i potem gra by skończyła jak Farm Expert. Adi, ja wiem, że oni to robią długo, bo chcą pokazać LS-owi, żeby spieprzał, gdzie pieprz rośnie, ale oni wzięli ile? Blisko 3 miliony złotych od ludzi, rozumiesz? 3 miliony! Są tu ludzie, którzy wydali 130 zł albo więcej na tą grę i mieli obiecany Early Access w marcu, natomiast z wielką łaską dostali w czerwcu zabugowane tech demo, które jest tym tech demem do tej pory. Jak to ma się nie wkurzyć?
Katyn and Krops leci w ciula za przeproszeniem. To jak oni się zachowują, to jak nie potrafią się przyznać do błędu, to jest śmiech na sali. To jest jawna kpina. Bo co innego jest się przyznać do błędu i powiedzieć, okej, spieprzyliśmy sprawę, wzięliśmy po prostu za dużo na siebie i teraz musimy jakoś z tego wybrnąć. Co? 10 milionów euro? Aż zaraz to sprawdzę. Wzięliśmy za dużo na siebie, tak, i po prostu nie daliśmy... Jezu, spadł, nie spadaj. Nie daliśmy rady, trzeba jakoś to... Albo będziecie cierpliwi, albo coś tam. Oni jak gdyby nigdy nic wyskakują z tych demo, które w tym momencie... dodatku, żeby w nie zagrać, trzeba zapłacić 33 euro... I oni udają, że jest wszystko okej. No to to jest dramat, tak? Order now and support the development. 14699 osób wsparło grę na kwotę w wysokości 658901 euro. To, drodzy Państwo, jest kwota w wysokości 2 milionów 635 tysięcy złotych. Ponad 2,5 miliona. I my mamy się nie wkurzać, że wzięli tyle kasy od ludzi? Ile są jawnie w kulki? No to nie rozumiem. Tak, ja rozumiem, że konkurencja jest potrzebna. Ja rozumiem, że nie wszystko się zrobi od razu. Pracowałem w game devie, pracuję nadal w game devie. Doskonale znam cały przebieg każdego etapu produkcyjnego, ale dla mnie to jest kpina to, jak Cattle & Crops w tym momencie się prezentuje i jak Master Brain się zachowuje w kontekście gry i samych graczy. To jest dramat. Dla mnie to jest po prostu dramat, kpina. Jedź. Co jest? A, zawiesił się. Jak producenci w ogóle mają... Cześć, Grzegorz. Jak producenci mają w ogóle zaufać... Producenci maszyn zaufać innym producentom gier rolniczych? Jak po prostu odwala się taką manianę? I potem się dziwić, że nie ma gier licencjonowanych i tylko farming ma licencję. Znaczy, sądem. Decydując się na Kickstartera... Na wsparcie gry na Kickstarterze, czy jakiegokolwiek innego projektu, Damian, Horsz chciał po prostu być otwarty na współpracę, a że zostawiono im furtkę do wycofania się w umowie, to już jest druga sprawa. To jest już druga sprawa i wiesz, jak to mówią, mądry po szkodzie, więc... Mieli okazję, to się wycofali i tyle. Kontynuując temat tego sądu. Wspierając jakikolwiek projekt na Kickstarterze, każdy musi się wiązać z tym, że... Każdy musi się wiązać z tym, że projekt może nie zostać ukończony i że jego pieniądze przepadną. Natomiast tutaj chodzi już tylko i wyłącznie o takie zachowanie się fair wobec graczy, bo nie podoba mi się to, że oni... Cały czas udają, że problemu nie ma. Powinien być zapis. Adi, ja w pełni rozumiem, że może kasa im była potrzebna do zrobienia tego.
ale czy wziąć nawet Playwaya? Ja wiem, że to nie jest dobry przykład, bo wykończyli Farm Experta, wykończyli naprawdę świetnie zapowiadającą się ekipę, ale mimo wszystko oni startując z jakąkolwiek kampanią kickstarterową określali sobie cele, które byli głównie w stanie zrobić, pomijając ostatniego Gold Rusha, bo tam podobno mają w patchach dodawać te funkcjonalności. Natomiast poza tym naprawdę brali na siebie coś, co byli w stanie zrobić i dotrzymać względnie terminów. I to się chwali, natomiast Cattle & Crops poleciało kompletnie w kulki. No, Levi nie ma po to spoko pomysł, zdecydowanie. I działa na każdym typie prac. Każdym. Ładnie nam widać, jak się drzewka opryskują. Spójrzcie na to. Czy to nie jest klimat? Czy to nie brzmi jak świetny klimat? Matko, jak mi się to podoba. Wy co o tym sądzicie? Kurczę. Tak, czuć kawę, zdecydowanie. Kolumbia zdecydowanie ocieka klimatem, totalnie. Co sądzę o piór? Myślę, że całkiem nieźle zapowiadająca się gra. Może nie celująca w hardkorowców, tak jak tutaj wymieniany już Cattle & Crops, ale... Znaczy ośki. Czostek, powiedz mi, ty tu jesteś specjalistą od maszyn. Czy to nie powinno być... czy to nie jest tak fabrycznie przypadkiem? Wiem, że Krystal ma na pewno fabrycznie tak wysuniętą mośkę. A tutaj przyznaję się, że w przypadku Proximy nie wiem. Ale to jest chyba fabrycznie. Natomiast Stus w finalnej wersji chyba jest już poprawiony. To znaczy jest ładnie składany, to na pewno. A docelowo na pewno będzie zrobiony tak, jak powinien być zrobiony. Gdzie powinienem jechać? O, wyszukiwarka działa. A, nie ma innych funkcji tabletu, okej. Tu powinienem, tak? To jak ja muszę jechać? Muszę zawrócić, bo tam nie przejadę. Grzegorzu, to jest wersja prasowa. A wersja prasowa to tak naprawdę demo z Gamescomu. Ale posiadam informacje na temat pełnej wersji gry, więc jeśli masz jakieś pytania, to jeśli tylko będę mógł odpowiedzieć, to z chęcią to zrobię. Aha, tu nie wjadę. Powiem tak, mapa jest większa niż tutaj widać. Jest większa, plus doszły dodatkowe funkcjonalności typu szklarnie doszły chyba. Pola uprawne chyba, więcej pól uprawnych. Jakieś tam wioski doszły, coś tam jeszcze. Nie, leśnictwa nie będzie. Tu muszę je... okej. Andrzeju, temat otwarty. Nie mówię tak, ani nie mówię nie. O, widzę, że tu już w podstawowej wersji były jakieś szklarnie. No, ale finalnie będzie ich sporo więcej. Zróżnicowanie Kolumbii będzie zdecydowanie... Zdecydowanie większe. Ścieżki technologiczne maybe. To znaczy 50 na 50 bym powiedział. Nie mówię tak, nie mówię nie. Natomiast bruzda odpada.
Nie ma mowy o glebie 3D na ten moment już. A swoją drogą takie pytanie do was. Gdybyście mieli do wybrać modding czy multiplayer, co byście wybrali? Mody czy multi? Znaczy ja wiem, że to powinno być, tak, ale czysto hipotetyczne pytanie. Chciałbym poznać wasze zdanie na ten temat. No sprzedałem. No i co teraz? Aha, zabugowane, okej. Okay. No to wsiadamy do Skybiury i jedziemy. Mody. Wszyscy widzę za modami. Więc myślę, że zespół podjął dobrą decyzję. Znaczy to oficjalnie, że Pure Farming nie będzie miał multiplayera. Ale też oficjalnie, że Pure Farming będzie miał... O Jezus, o kuźwa. Przepraszam. Spadłem trochę się podnosząc. Auć. Wracając. Oficjalnym jest, że nie będzie multika w Pure Farmingu. Natomiast oficjalnym też jest, że będą mody. Na początek na pewno same maszyny. Możliwe, że potem zostanie to rozszerzone o mapy, więc myślę, że podjęto całkiem spoko decyzję. Jaką prędkością ten szajs tu powinien zbierać? Wydaje mi się, że wolno chyba. Spoko jest też ten pomad, który ustawiamy na konkretną prędkość. Chociaż nie wiem, jak myślicie, rozwiązanie z farminga, co do tempomatu, czy tutaj jest praktyczniejsze, to znaczy... W farmingu mamy ustawianą na sztywno, tak jakby dowolną prędkość, ale ustawianą na sztywno, to znaczy ustawiamy na przykład 34 na godzinę, włączamy tempomat i on tak jedzie. Tutaj natomiast musimy rozpędzić się do tej prędkości i załączyć odpowiedni przycisk. Która opcja jak dla was jest bardziej taka przyjemna gameplayowo? Kwestia gustu, mówicie? Kto tu mówił? To i to powinno być, nie rozumiem. W sensie, obie opcje ustawienia tempomatu, przecież to nie ma żadnego sensu. No tu jest zaleta, no bo... Tak naprawdę tak działa tempomat, więc teoretycznie tak powinno być. Ale nie zawsze rzeczywiste rozwiązania są wygodne gameplayowo, tak? Spójrzcie, jak ładnie na minimapie się pokazują zebrane krzaczki. Urocze, naprawdę. No FS to tylko mody tak naprawdę. Nawet to, co jest w podstawowej wersji gry, w 3/4 przypadków było kiedyś modem. Tak, Montana jest śliczna, a teraz
na obecnej wersji, to znaczy nie tą, którą tutaj widzicie, tylko tą, w tej, którą ja miałem okazję zagrać, Montana jest jeszcze ściślejsza. Możecie mi wierzyć, naprawdę Montana jest przepiękna. Doszły przeróżne pagórki, wzniesienia, doszły dodatkowe skały, masakra, jest przecudowna. No Włochy są najmniej ciekawe, ale z drugiej strony to jest Sycylia, więc to Sycylia, ogólnie klimat tych Włoszech, tam gdzie produkują te, hodują te wiecie. No, wina, winogrona, oliwki to raczej nie są takie za ciekawe tereny. Przyznaję, że nie widziałem jeszcze niemieckiej mapy. Nie wypowiadam się na temat dostępności maszyn. Tak będzie po prostu bezpieczniej na ten moment. No ja szczerze, że nie wiem, czy powinienem powiedzieć, ile będzie ogólnie maszyn. Około setki, no. Ale wszystko licencjonowane. Aż tak, gdzie mam kawę sprzedać? Wkład kawy tutaj. Wiecie, co mi się podoba? Tylko nie wiem, czy to na tej wersji już jest. Jeszcze nie ma. Jest. Odgłosy uderzania w obiekty. To mi się podoba. Przecież na obecnej wersji jest to bardziej zbalansowane, mi się wydaje. Chociaż zależy jeszcze od materiału i maszyny. Ale to jest naprawdę fajne, że słychać ten dźwięk zderzenia. Nie, tworzenie pól odpada na tę edycję. Różnie można, różnie gracze też mogą na to patrzeć, to wszystko odbierać, ale wiecie co, jak na tak ogromną... Pojechałem nie tu, gdzie trzeba. Boże. O czym ja mówiłem? Aha. Pure Farming jest zdecydowanie ogromną grą, jeśli chodzi o samo Unity. To jest naprawdę podziw dla całej ekipy, że oni ogarnęli tak ładną i tak naprawdę fajnie działającą grę na tym silniku. To jest naprawdę wyczyn, uwierzcie mi. Więc myślę, że to, co udało się osiągnąć, już to i tak zasługuje na mega, mega pochwałę. Boże, pokupiłem się całkowicie. Nie, nie oglądam rolnika. Na Montanie jest... Nie tu znowu. Na Montanie jest ponad 30 pól chyba. Adi. Potencjał to jedna sprawa, natomiast wykorzystanie potencjału to druga sprawa. Pamiętasz przypadek Farm Experta? Też, gra miała niesamowity potencjał. Gra miała swój własny silnik. Tyle pracy nad glebą 3D. I gra upadła przez to, że komuś
że dla kogoś po prostu była za droga. Bo budżet 300 tysięcy na grę robioną przez rok czasu, to było za dużo. To było za dużo, podczas gdy finansowanie innych gier dużo droższych było już spoko, więc potencjał potencjałem, a umówmy się, że potencjał jeszcze trzeba umieć i mieć możliwości wykorzystać. No, trailery są zawsze fajne. Chociaż tutaj za trailer odpowiada typowo Techland, więc wiecie. Trailery muszą być zrobione. Czy Techland za ich montaż odpowiada? Ujęcia są nagrywane? Nie wiem w sumie, czy w Ice Flames, czy w Techlandzie. Śmiało z tego miejsca też mogę pozdrowić całą ekipę Ice Flames. Domyślam się, że część z nich może to teraz oglądać, bądź będzie to oglądać, jeśli to opublikuję potem jako zapis live. Więc naprawdę serdeczne pozdrowienia dla chłopaków i oby tak dalej. Cześć, Juliś. No co ja przywaliłem? Światła, włączcie się. Aha, tu nie ma świateł? A, teraz. Co jest grane? O, jest, światła! Patrzcie, jak się fajnie światło od budynku odbijają. Tak, woń benzyny. Popatrzcie, jak fajniutko. Czemu on nie jedzie do... Halo? A, zepsułem! No to już... To już po robocie. Spójrzcie. Czy to nie, czy ten efekt nie jest świetny? Ruszę nim teraz? Nie ruszę. Zawiesił się kompletnie. Jaki ładny australijski. O Boże. Rusz. No trudno. To co? Przechodzimy do Włoszech? Znaczy, mogę go stuknąć zetorem w sumie. Nie wiem, czy zdążę, bo to jest... Czy to jest ograniczone czasowo, czy nie? Czy ktoś wie, jak oglądaliście to innych youtuberów? Bo demo gamescomowe domyślnie było ograniczone czasowo. Natomiast tutaj nie mam bladego pojęcia. Cześć, Wiktor. Oto spoko, jak nie jest ograniczone czasowo. I'm glad. Co sądzicie w ogóle o odgłosach podłoża? Podoba się to wam? Skąd mam Pure Farminga? Dostałem edycję prasową, drogi Wiktorze. Plus miałem możliwość zagrania bezpośrednio w studiu Ice Flames w najnowszy build gry, więc jeśli jakieś pytania masz co do gry, to z chęcią ci na nie odpowiem. Wiem, że nie tędy się domyśliłem. W drugą stronę. Dobra. Ja to zrobię tak. O. Auć. Horyzont i widok na niego. Co masz dokładnie na myśli?
Jej, jadę dobrze. Generalnie w obecnym buildzie można wyłączyć kolizję z drzewami i wtedy można sobie śmigać bez problemu. To jest jako opcja w grze. Więc jak kto sobie życzy. Wiesz, Grzegorz, to są częściowo też elementy optymalizacyjne, tak? Natomiast na pewno coś będzie jeszcze poprawiane. Pytanie, jak poprawiane i co poprawiane? Ciężko powiedzieć. Może jakaś mgiełka ładna by doszła, czy coś takiego. Po prostu no nie ma co się oszukiwać. Optymalizacja, optymalizacja, jeszcze raz optymalizacja. Z tym brudem to w sumie dobry pomysł. Aż sobie to zapiszę, bez kitu. Warunki pogodowe to znaczy? Nie wiem, jest występowanie suszy, jest występowanie dłuższego okresu deszczowego, jest nawadnianie pól z tym związane, nie ma czegoś takiego chyba jak grad i śnieg. Okej. Czyli Skybiurego chyba nie ruszymy. Boże, tutaj ten płot w ogóle ma jakieś kolizje takie. No, to ja się nie dziwię, że ten Skybiury nie chce ruszyć. I biep. I jeb. I jeb. Skybiury nie do uratowania już. Nie. Skybiury jest już na stracenie, niestety. To co, przenosimy się chyba na Włochy, co? Nie ma hola, to nie wykombinuje nic. Dawać Gregoire'a, tak? Ups. Ups. Damy Gregoire'a. Włochy. Język niemiecki. Die Halte sind noch nicht komplett und befinden sich in der Alpha-Phase. Einige der Elemente werden bis zum Release möglicherweise noch geändert. Dobra. Ja może to skończę. Tak? Szajze. W Japonii już byłem, drogi Wiktorze, przykro mi. Włochy. Jej! Cześć! Tak, nie będę tego czytał. Tu Gregoire na mnie czeka. Tak, są zmienne. Jest 15? Czy coś koło tego? Czy 10? Nie wiem. Blisko 10 na pewno będzie. No chyba tak. Zmienne w każdym razie są. I jest tego dość sporo z tego, co kojarzę. Chociaż nie chcę do końca zarzucać dokładnymi liczbami, bo boję się, że skłamię. I wtedy będzie problem. Jest wulkan, ale tutaj nie jest ogólnodostępny i my możemy operować tutaj tylko w tym zaznaczonym obszarze. Niestety. Nie chcę się bawić jakieś tam tip donations i inne sprawy.
No bo jak zrobię to przez YouTube, tak jak teraz mam możliwość, to zwyczajnie mam potem łatwe rozliczenie z tego. A rozliczać się, kombinować z jakimiś donationsami, jak ja mam normalną pracę dodatkowo, to mi się nie opłaca kompletnie. Nie, skarbówka by mnie potem pociągnęła, ja bym o czymś zapomniał albo coś źle uzupełnił. Opłaca mi się to. Kostałem parę złotych, a... To się zwyczajnie nie opłaca. Jedziemy. Mogę też powiedzieć, że są piękne animacje rąk farmera już podczas kierowania. Tutaj nie widzicie jeszcze, ale animacje farmera są naprawdę, naprawdę super. Chcecie pojechać na pole czy pozwiedzać mapę? Nie, nie gram w CS-a. Znaczy możemy najpierw zebrać, a potem pozwiedzać mapę jeszcze, jakbyście chcieli. Jak to utworzyć konto jeszcze? No czekajcie, pozwiedzać chcecie? Aha, wy to już na pamięć znacie. No tak, przecież inni youtuberzy skupiali się na misjach. O, aha, mam tylko Greguara. Mam tylko tego Greguara, no to... Wiele to my mapy nie zwiedzimy. No ale no, pojeździmy sobie trochę. Jak w ogóle z moim głosem teraz? Jest wszystko ok? Przepraszam. Mam dostęp do Farmers Dynasty, przyznaję. Ale nie mam do tego pojęcia, czy w końcu naprawili to, że gry nie mogłem odpalić. Miałem czarny ekran. Ale mam dostęp. Jak naprawili, to no mogę z chęcią zagrać. W ogóle Real Farm czeka na recenzowanie jeszcze. Boże. Aha, czyli to nie był tylko mój problem, tak? Ktoś jeszcze coś z tym miał? No tak, bo tam ta Tamara mi coś tam pisała, że tak, wiemy o tym coś tam. A w końcu nie wiem, czy dostałem tego patcha, czy nie dostałem. No Real Farm to silnik Farm Experta, Boże, jak ta gra jest bliska mojemu serduszku. Jejce na tempomacie. Pozwiedzajcie, podziwiajcie Sycylię. Włochy jak dla mnie są chyba najmniej atrakcyjne. No ale co zrobić, skoro to po prostu taki klimat jest. Samemu odzorowaniu mapy chyba nie można nic zarzucić. Tak mi się wydaje. Podkład z muzyką włoską? Może jak puszczę podkład z muzyką włoską, to YouTube mnie powiesi. Hanna Montana, o Boże. Ale w sumie Miley Cyrus całkiem nieźle się z muzyką ponownie wyrobiła. Samochodowy na pewno będzie. Co do pieszych, przyznaję się, że nie wiem. Nie widziałem projektu pieszych na ten moment. Ale może będzie. Zawsze mogę o to spytać. Dobra, to już nie pojadę. Hmm.
Utworzyć swój kanał. No ale przecież tak ty łódzki masz kanał, gdzie wrzucasz filmy, tak? Więc o co temu YouTube'owi chodzi? Tak, słyszałem o Farmers Dynasty. Sam mam dostęp do Farmers Dynasty, ale jeszcze nie grałem, bo nie miałem takiej możliwości. W sensie technicznie, bo gra nie chciała działać zwyczajnie. Grzegorzu, nie jestem testerem. Po prostu jestem YouTuberem, który ma dostęp do wersji prasowej i który miał możliwość być w siedzibie Techlandu i w siedzibie Ice Flames i poznać producenta i brand managera i cały zespół pracujący nad grą, czyli projektanci map, maszyn, programiści, testerzy itd., itd. Miałem okazję po prostu osobiście ich poznać. I jestem naprawdę szczęśliwy, bo to naprawdę świetna ekipa, która w przyszłości może naprawdę jeszcze wiele, wiele pokazać. Bo już teraz Pure Farming zdecydowanie zasługuje na uwagę. Czemu nie mogę wyjechać? A, dobra, już wiem. No elegancko lecimy. Łódzki, po prostu się zastanawiam nad tym, że ty masz swój kanał. Masz swój kanał, bo przecież wrzucasz filmy. Więc nie wiem tak do końca, o co temu YouTube'owi chodzi, przyznaję. O, herbatkę jeszcze mam. Czy zrobię vloga? Nie wiem. A chcielibyście vloga z devsami Pure Farminga? Ja tam nie wiem. Nie podejmuję takich decyzji. W ogóle. Cieszę się, że mogłem się przyznać, że mogłem się z nimi zobaczyć. Natomiast czy będę mógł zrobić... Czemu on wysiadł? O, plenerze, to były czasy. Jedź. No jedź. No co za ham? O. Mogę się spytać w sumie. Czemu nie? Chociaż do Warszawy troszkę daleko. Łódzki, szanuj perełkę. Perełka by cię zagryzła. Wypadałoby się jeszcze jakimś odcinkiem pochwalić, że mam dostęp do Pure Farminga. Mam tyle obowiązków na YouTubie. W ogóle w ostatni tydzień cały wracałem po 20 do domu dopiero. Wychodziłem z domu przed 7 rano, budząc się o 6. Ale teraz, proszę Państwa, za parę dni będę kierowcą niezależnym i będę miał więcej czasu. Więc wrócę, postaram się wrócić na YouTube. Tak znowu, znaczy wrócić. Po prostu zacząć znowu wrzucać filmy. Nie ma sensu mówić o powrotach i zniknięciach. To jest całkowicie normalne, że u mnie nie ma regularności. Jak mam za dużo pracy, to nie jestem w stanie tego wszystkiego pogodzić. A trzeba brać pod uwagę, że ja też no, mam szkołę i mam pracę, której się muszę poświęcać, którą kocham.
i po prostu chcę swoją pracę wykonywać jak najlepiej. YouTube to bardziej takie hobby. Tak, YouTube jak Katonet Crops, dokładnie. To jest świetne porównanie. Ile live będzie jeszcze trwał? No nie wiem. W sumie kończymy Włochy powoli już. Z pół godziny? Ale nie rzucajmy nazwiskami konkretnymi tutaj. Po co? Bądźmy poważni, no. Aha, i w taki sposób podnosząc zbiorniki, można byłoby to wysypywać, wysypywać na przyczepę, tak? Tak, ale skąd weźmiemy teraz taką niską przyczepę? Najmniejszą przyczepą w tej grze jest DB8. Hakowa mała, ta pierdółka, co podczepiana pod tego Maseja bez kabiny? No można byłoby, ale pojęcia nie mam, czy ona i tak nie będzie za wysoka. Więc muszę to sprawdzić. Jedź. Wrum. Czy patrząc na tego Greguara w tej winnicy, czy to nie brzmi jak klimat? Czy to nie brzmi jak genialny klimat? Naprawdę, te Włochy niby są takie żółte, niby nie są takie super, super atrakcyjne, ale z drugiej strony są niepowtarzalne. Każda ta mapa jest niesamowicie niepowtarzalna. To jest naprawdę mocną stroną Pure Farminga. No, Japonia to w ogóle jest miazga. Uprawa ryżu w Japonii jest super. Koko. Ogólnie też HUD się zmienił. HUD, HAD. Prawy dolny róg generalnie. Zmienił się na, myślę, pozytywnie. Bo teraz jest tak strasznie skromnie i tak... Nie przypomina to jakiejś całości. Natomiast myślę, że obecna wersja wygląda naprawdę całkiem ładnie.